Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat horoskopu indyjskiego. Ponieważ mam ze sobą indyjski horoskop, który właśnie dostałem. I z tego horoskopu wynika, że pewne lata, które są w naszym życiu, są lepszymi latami pod względem planetarnym, pod względem planet, które nam sprzyjają, czy to w biznesie, czy to w miłości, czy to w jakichś innych sferach życia. Także, drodzy kochani, nie każdy rok będzie dobrym rokiem dla nas. Nie każdy rok, nie każdy miesiąc będzie dobrym miesiącem, nie każdy dzień będzie dobrym dniem dla nas, ponieważ to wszystko zależy od oddziaływań planetarnych, nasz sposób myślenia, nasze wracanie do przeszłości. Ja dodam, że teraz w następnych miesiącach będzie retrogracja Merkurego, czyli będzie po prostu wracanie ludzi do tego, co było w myślach, do wspomnień, do tego, co żeśmy przeszli kiedyś. To właśnie jest ta retrogracja Merkurego, która właśnie po prostu nam się szykuje. Bardzo trudno będzie kontrolować umysł właśnie w pierwszych miesiącach przyszłego roku ze względu na te wpływy Merkurego, który właśnie odpowiada za umysł, za te wszystkie funkcje mentalne. Dlatego chciałbym Was uprzedzić, że właśnie ta sytuacja będzie miała miejsce, że ludzie będą wracać do swoich wspomnień, do tego, co było, rozmyślać o swoich przyjaciołach, znajomych, których może kiedyś mieli. To właśnie wszystko jest oddziaływanie planety Merkury, który będzie w retrogracji. Przede wszystkim problem z kontrolą umysłu. Ludzie będą mieli problem, żeby kontrolować swój umysł. To te pierwsze 6 miesięcy właśnie to zapowiada. Potem już przyjdzie inna faza, trochę lepsza, trochę więcej pozytywna od czerwca. Od 20 czerwca powinno być już o wiele lepiej. Dlatego Was uprzedzam przed tym zjawiskiem, które może pojawić się w Waszym umyśle. Jakieś dziwne myśli, jakiś powrót do przeszłości, do tego, co było. To właśnie jest ten układ astrologiczny, który się nam szykuje w następnych miesiącach. I ja od Ciebie chciałbym tylko dodać, żebyśmy nie ulegali temu oddziaływaniu. Właśnie podałem w poprzednim filmiku mantry, które można intonować i po prostu, żeby uregulować ten rachunek, który jest właśnie niedaleko naszej planety. On będzie oddziaływał przez kilka dobrych tygodni. Dlatego, drodzy kochani, możecie po prostu zaopatrzyć się w te mantry, przepisać sobie, intonować z rana i dzięki temu po prostu będziecie mogli ten negatywny efekt tych planet, bo to nie tylko odchodzi w rachu, ale również Merkury w retrogracji, po prostu sobie ustabilizować. Na marginesie chciałbym Wam zaproponować aronit mineralny, bardzo zdrowy, który jest promiennikiem osobistym do kieszeni, na dom, również na telefon. Ja od Ciebie się żegnam, pozdrawiam Was serdecznie i do widzenia.